Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku z serii Poczes Versus. W tym odcinku, jak już zapewne zobaczyliście po miniaturce i po tytule, zrobiłem 300 krzyżaków, a was zabiorę na 301 krzyżaka. Jak oceniam całą listę? Insta się robi przyjemnie, szybko. Nie trzeba się na niej skupiać. Można po prostu pójść, cokolwiek zjeść w międzyczasie. W sensie nie pójść realistycznie od kompa, ale po prostu coś jeść, jakiś film obejrzeć, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam na telefonie pograć, popisać z kimś. Cokolwiek. Po, pogadać na Discordzie. On się sam będzie farmić. Nie tracicie na niego dużo czasu. Jednego krzyża jak chcecie, to jesteście w stanie zrobić na przykład takim mosiem w minutę 30. także idzie to strasznie szybko. Jak widzicie, droga też nie jest długa od Alariru, ile się idzie, pół minuty. Zabijam sobie taką czarną wdowę. Prawiam na jedną iskrę, ją mam tak w ogóle. Tutaj wchodzimy, zabijamy. Ja tam wszystko sobie biłem deszczem i po prostu szedłem jedną grupkę po drugiej. Po prostu orałem jak pole. No i co, czy się opłacało? Tak szczerze, to z perspektywy czasu tak i nie. Nie dlatego, że robiłem to jakby już na tym levelu, czyli na levelu 60, ponad, na którym jest ta opcja zarobku na mięsku. Albo na ponad 50 też jest obce zarobo, zarobko na mięsku. Ale do 50 krzyżak, jak dla mnie, jest najlepszym bossem do farmienia, jeżeli chodzi o zarobek. Chyba, że liczymy na drop drifów, jakiś taki specjalny, nie? no bo jednak, im wyższy boss, tym częściej dropią te drify. A krzyżak jest drugim po kolei bossem, także on aż tak często ich nie dropi, ale to jeszcze zobaczycie. To jaki drift komu zdropi też jest przypadkowe, także nie mogę powiedzieć, że No nie dropi z niego Driftów nakryte i tak dalej, bo możliwe, że dropi tylko mi nie spadło, ale to jeszcze zobaczycie Co mi spadło, a co nie No już jesteśmy przy krzyżaku Tak szybko to szło Równe bicia każdą grupkę Na krzyżaku daje o. <grym> Super za każdym razem biłem w jedną rundę, a na krzyżaku tym akurat nie dałem rady, którego wam pokazuję. No. także ogólnie oceniam go bardzo dobrze, bo to jest bardzo dobry zarobek na mniejszy level. Do tego daje Psycho EXPA. Sam krzyżak rzuca od 700 do 1100 zł, Z tego co pamiętam, do 1000 albo do 1100 zł za samego siebie daje 70 Psycho doświadczenia, jeżeli ma się. Dwa drify na jednym itemie 70 Jeżeli ma się dwa na jakiś innych to po 58 chyba albo 57 coś takiego W każdym razie mniejsza ilość To też jest taki tip dla was, że polecam Xpeach 2 drify na jednym itemku A nie dwa na dwóch różnych, czy tam trzy, czy tam całe IQ na raz Jak 2 dwa na jednym itemku to masz takiego boosta jakby Do tego co nic mi nie zostało jak tylko wam pokazać co mi wydropiło nie. Także pójdziemy sobie do depo. I wam to wszystko pokażę. Więc międzyczasie się oczywiście przypominam o zostawieniu łapki w górę sub komentarz dzwoneczek naprawdę napracowałem się nad tym z tego co widziałem aż 70% osób nie subskrybuje kanału z tych co ogląda. Także zapraszam do subskrybowania. I to naprawdę wspiera mój kanał. Wchodzimy w depozyt trzeci. I oto nam się okazuje, co wydropiłem. Z ubrań. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć martumali. Mamy dwa iole. Mamy dwa arkany. Łącznie około chyba dwudziestu, trzydziestu. 30... Synergetyków, ale już nie pamiętam dokładnie ile, ale to wszystko jest w tabelce. Tabelkę też Wam pokażę. No, jak widzicie, 10 drifów odporność na unieruchomienie, modyfikator obrażeń, Zużycie many, przełamanie odporności, obrona przeciw urokon, podwójne podwinalszowanie, obrona, obrona, odporność na zamrożenie, odporność na trafienie krytyczne. To nie jest akurat zabiste. Tutaj dochodzimy już do samej tabelki. Jak chcecie, to możecie sobie. Tutaj ten filmik zatrzymać. Ogólnie to tak. Mm, zrobiłem to tak, żeby się rozumiało samo przez się. Ale jeszcze wytłumaczę. Jeden poziom, czyli jedne, jedna taka linia, nie? To jest jedna wyprawa, czyli jedna wyprawa to jest do zapełnienia kwipunku. Zielone. Zęby pomarańczowe, zęby sprzedane za, zęby sprzedane za, czerwone zęby sprzedane za. Bo czasami sprzedawałem za 350, 500, a 700, zależnie ile akurat chodziły na targu, żeby je sprzedać. Ostatnie sprzedawałem za, cały czas za 700, oczywiście w ten sposób przynosiły też największe zyski, nie? Czyli na jednej wyprawie, na przykład pierwsza wyprawa, nie było rarów, nie było singów, nie było driftów, 700... 7256 były warte śmieci, które sprzedałem u Cyganki, albo u Wołberga. Skóry Pająków, 130 skór, jedna skóra 35 zł, jeżeli się wymienił Jokabala, Yokabala, tylko oczywiście trzeba mieć 20 sztuk. Jest war są warte 4550, 300 złoto, czyli samo to co wypadło z bossa, z przeciwników i tak dalej, w ciągu tych 11 bossów, 9009. Ilość skrzynek to są te takie małe, drewniane skrzynki, co są po drodze, po prostu sobie zbierałem i też naliczałem. nie, Czyli 4 skrzynki 242 złota No i tak jak sobie schodzimy dalej, kolejna wyprawa, jeden rar już poleciał. 145 zębów tutaj napisałem ile mniej więcej za to dostałem, tylko że to jest jakby. Ta ilość, czyli 142 razy 350, a oczywiście sprzedawałem na targowisku, czyli trzeba odjąć podatek, czyli chyba 1,5%. Ale to w, czy później też odjąłem. No i tak sobie robiłem, 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 aż doszliśmy do 300 krzyży i tu mamy całe zsumowanie. Czyli z 300 krzyżaków spadło, 9 herarów, 30 synergetyków, 10 drifów. 134 zł samych śmieci, to wszystko sumowane. Zęby jadowe, łącznie 3821 zębów jadowych z 300 krzyży, co daje nam 6, 2 674 700 zł, wartości, za którą sprzedawałem, i 2 621 206 samego zysku po odjęciu tej. Tego 1,5% czy tam 2% nie pamiętam ile, ale w każdym razie odjąłem to w kalkulatorze z targowiska, nie? No bo jednak trzeba płacić to cło, nie? Skóry pająka, tak samo zsumowałem całą tą sumę. Wyszło 124 455 z 3555 zębów jadowych. Czyste złoto, zsumowałem oczywiście całą ilość. 285479 Ilość skrzynek: jedna skrzynka 63, także wszystko to sumowane. Wyszło 58 skrzynek, daje 3600 zł. No jak sami widzicie, tylko udowodniłem, że się nie opłaca ich podnosić, ale w każdym razie wszystko to sumowane daje nam 3 169 550 zł ilość rarów 9 jeszcze raz, energetyków 30 i drifów 10 oczywiście tego nie wbijałem do kasy bo no zależy od wahania rynku i tak dalej nie to już po prostu zostawiłem, mam kasę i mam te przedmioty no i co, czy się opłacało? opłacałoby się gdybym miał mniejszy level czy jest ten boss opłacalny? zajebiście opłacalny, ale na trochę mniejszym poziomie Ile zajmuje robienie innego krzyża? No, tak jak mówię, półtorej minuty, ale do tego odpo, do tego to jest półtorej minuty, jak cały czas się klika, idzie się do przodu, cały, cały czas się farmi, a jednak tak nie robię. Czemu tak nie robię? No, bo nie jestem jebanym robotem, gdybym tak robił, to bym to by mi się nie chciał grać w tę grę, a tak to sobie wiecie, obejrzę jakiś film, tam sobie kliknę, czasami minutę później, bo akurat jakiś fragment mnie wciągnie. Wiecie, to farmienie się przedłużało, przedłużało, przedłużało. Zacząłem farmić 14-4. Wszystkie krzyże dokończyłem chyba przedwczoraj. Także pół miesiąca mi zajęło robienie tych 300 krzyży, ale to dlatego, że po prostu robiłem na przykład 11 jednego dnia, następnego 60, a przez następne dwa dni nie zrobiłem żadnego, nie? I potem znowu 70, przez 3 dni nie zrobiłem. Wiecie, tak zależy, czy mi się chciało i czy Gilia na coś nie wołała. Bo jak miałem. Wybór iść miśki i expić drify, albo iść V1 i expić, a siedzieć na Krzyżaku i robić filmik. To stwierdziłem, że więcej będę z tego mieć, jeżeli pójdę na tą V1 albo na Gawra, expić drify. No i w sumie to tyle, nie? Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Zapraszam do oglądania następnych materiałów. Komentujcie, subskrybujcie łapki w górę. Zostawcie dzwoneczek. No i co? Pamiętajcie, 70% osób nie subskrybuje. No co to ma być, nie? Weźcie się postarajcie, zróbcie przynajmniej z tego 50 na 50. Do następnych materiałów, Heo.